Cześć wszystkim, ja jestem Ola, witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuję. Dzisiaj będę przygotowywała razem z Wami jajecznicę. Niby proste, niby każdy wie jak i ma swój sposób, ale ja nie będę robiła takiej zwykłej jajecznicy, bo z przepisu Magdy Gessler. Wydaje mi się, że Magda Gessler w Polsce chyba jest dla większości osób autorytetem kulinarnym, a nawet jeśli nie jest, no to na pewno trzeba jej przyznać, że zna się na rzeczy. Znalazłam jej przepis na jajecznicę właśnie w internecie i jest on warty uwagi nie tylko z tego względu, że jest to właśnie przepis Magdy Gessler, ale również dlatego, że dodaje ona do jajecznicy jeden nietypowy składnik, który może Was zaskoczyć. Ja dzisiaj postanowiłam ten przepis wypróbować. Kto wie, może od dzisiaj będę robiła już jajecznicę zupełnie inaczej. Jeśli jesteś ciekawy, ciekawa, jaki nietypowy składnik Magda Gessler dodaje do jajecznicy i przede wszystkim, jaki będzie finał tego mojego testu, eksperymentu, czy ta jajecznica będzie naprawdę godna tytułu Magdy Gessler, no to się okaże na końcu filmu. Zachęcam Cię do pozostania do końca, a teraz zabieramy się za czytanie przepisu i sprawdzanie, jakie to składniki są do niej potrzebne. Ja korzystam ze strony bechamel.pl. Tutaj autor trochę o tym przepisie pisze, o przepisie na jajecznicę i w ogóle o Magdzie Gessler. Ja tutaj przeczytam tylko taki fragment dotyczący jajecznicy. Jajecznica jest niezaprzeczalną królową śniadań, ale nie tylko. Chociaż jest prosta i szybka w przygotowaniu, nie musi być nudna. W przepisie Magdy Gessler na jajecznicę znajduje się jeden tajny składnik, który sprawia, że staje się ona puszysta i smaczna. Wystarczy dodać śmietankę do jajek, już tu zdradzone to zostało. Możesz przygotować jajecznicę ze swoimi ulubionymi dodatkami. No nie wiem, czy Magda Gessler też jest taka dowolna w dodatkach, bo przepis jej jest bardzo konkretny. Jeszcze tylko Wam powiem, że ja podzielę te składniki wszystkie na pół. Nie będę robiła jajecznicy aż z 6 jajek, bo nie mam tutaj całej rodziny, żebyśmy się mogli tym podzielić. Zrobię po prostu połowę. Przejdźmy do składników. Potrzebujemy 4 plasterki wędzonego boczku, 6 jajek, 1 łyżka masła, 1 łyżka śmietany, sól, pieprz, szczypiorek do dekoracji. No tutaj Magda Gessler się w tańcu nie zastanawia. Boczek, śmietana, masło. Kto by się przejmował kaloriami? Kto by się przejmował jakimś zdrowiem? Tu chodzi o smak. No oby to było pyszne. Oprócz mnie testerem dzisiejszej jajecznicy będzie mój mąż i będzie on takim męskim reprezentantem w ocenie smaku. Wydaje mi się, że jemu na pewno bardziej wędzony boczek w jajecznicy będzie odpowiadał. Zabieramy się do pracy. Tam na 6 jajek były 4 plasterki, więc na 3 jajka będą 2 plasterki boczku. Mamy 2 plasterki i kroimy w mniejsze kawałki. Pokroję w taką kosteczkę. Najpierw samą patelnię mamy rozgrzać, więc daję na taką dosyć wysoką moc. Jak się nagrzeje, przełożę boczek. Patelnia jest już gorąca, więc przekładam boczek, ale zaczął od razu skwierczeć. W przepisie jest podpunkt, że jeżeli tłuszcz z wytapiającego się boczku będzie niewystarczający, no to wtedy należy dodać łyżkę masła, ale wydaje mi się, że tego tłuszczu tutaj zrobiło się całkiem sporo. Widzicie, no wydaje mi się, że nie ma potrzeby dodawania już masła do tego. Ewentualnie dodam później. Boczek się wytapia, a my mamy zająć się w tym czasie jajkami. Wbijamy wszystkie jajka do miski. W przepisie na 6 jajek należało dodać 1 łyżkę śmietany. Ja mam 3 jajka, więc dodaję połowę łyżki śmietany. Mamy to doprawić solą i pieprzem wedle uznania. Myślę, że z solą nie należy przesadzać, bo boczek jest słony. Jeszcze trochę pieprzu i mamy to dokładnie wymieszać. Thank you.
mieszamy na konsystencję gładką. Boczek się już ładnie wypalił i zrobił się chrupki. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca chrupkość. Zmniejszamy ogień i wylewamy naszą masę jajeczną razem ze śmietaną. W przepisie jest informacja, żeby mieszać od czasu do czasu, czyli teraz wylałam i chwilę to przemieszam. I odkładam na chwilę, żeby za chwilę znów przemieszać. Ja jak robię jajecznicę, no to najczęściej mieszam ją w zasadzie przez cały czas. A tutaj taka odmiana, może to zmienia smak? No nie wiem. Widzę, że jest w niej dużo tłuszczu na pewno. Czas na kolejne przemieszanie, bo tutaj od spodu już trochę przywarło. Ogień jest średni, no, należało zmniejszyć ogień. Moja maksymalna moc palnika to 9, a mam teraz na 5. Też tak uważacie, że ta konsystencja jest taka, nie jest już taka rzadka, taki glut, a też nie jest taka zbita. Wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Przekładam na talerz. Talerzyki. W sumie z tych 3 jajek myślałam, że wyjdzie więcej. A nie jest jej tak dużo, ja sobie dam tak dosłownie trochę, żeby spróbować. A więcej oczywiście dla mojego męża, któremu myślę, że no będzie to smakowało. Świeże pieczywko z masełkiem i zabieram się za testy. Tak się prezentuje efekt finalny. No wygląda jak zwykła jajecznica, ale czy tak smakuje? Jajecznica zjedzona, no to teraz pora na ocenę i kilka słów. Powiem Wam, że ta jajecznica była przepyszna. Daję jej 10 na 10. Nigdy nie jadłam tak kremowej i puszystej jajecznicy. Ta śmietana naprawdę jest tym magicznym składnikiem. Konsystencja tej jajecznicy jest taka piankowa. Nie wiem nawet, czy to dobre słowo. Mój mąż powiedział, że to jest taka dobra hotelowa jajecznica i muszę się z tym zgodzić. To jest właśnie taki hotelowy smak jajecznicy. I muszę przyznać, że ten boczek mi nawet nie przeszkadzał. Byłam przekonana, że z powodu właśnie tego boczku nie będzie mi to smakowało, ale naprawdę to było wyśmienite. I nie oceniam tutaj tego, czy to jest zdrowe, czy nie, no bo na pewno niekoniecznie, jedząc na przykład takie śniadanie każdego dnia, ale od święta, od weekendu, czy dla gości, czy dla męża, na specjalne życzenie, no to jestem zaskoczona tym przepisem, prostotą tego przepisu i tym, jaki był finał. Myślę, że każdy, bez względu na poziom kulinarnych zdolności, jest w stanie taką jajecznicę przygotować. Warto ją przyrządzić chociażby dla sprawdzenia, z czystej ciekawości. Bardzo Wam polecam ten przepis, spróbujcie sobie któregoś dnia i myślę, że wnioski będą podobne jak moje. Hotelowy smak, puszysta, kremowa, rozpływająca się w ustach, ta słoność tego boczku. Kurczę, naprawdę coś pysznego, no co tu się dziwić, Magda Gessler się na gotowaniu zna, na zdrowiu zna się pewnie trochę mniej, ale nie o tym przecież jest ten kanał.